Jest to inwestycja związana z rozwojem Centrum Usług Publicznych. My, kiedy myśleliśmy o Centrum Usług Publicznych, mówiliśmy o takiej kompleksowej zmianie tej przestrzeni, rewitalizacji z terenów poprzemysłowych na tereny nowoczesnych usług. To się dzieje, byliście Państwo świadkiem tego, jak powstawały nowe biurowce. Natomiast rzeczą, która wymaga uzupełnienia jeszcze w tym miejscu, jest infrastruktura, która pozwala dojechać do Centrum Usług Publicznych, ale też ta zmiana związana z dojazdem do Centrum Usług Publicznych będzie też zmianą w ogóle dla poruszania się w całym centrum, bo proponujemy budowę estakady, jak Państwo widzicie, na zbiegu ulic Bohaterów Monte Cassino i ulicy Kośnego i dobudowę drugiej części ronda. W efekcie Centrum Usług Publicznych będzie łatwiej osiągalne dla pieszych, dlatego że będzie można wejść bezpośrednio na teren tego Centrum Usług z ulicy Kośnego. To duża taka zmiana w sposobie poruszania się po mieście, bo od ulicy Kośnego w zasadzie będzie można dojść do CUP-u, czyli wprost z ratusza do CUP-u pieszo, albo hulajnogą czy rowerem, oczywiście też jak najbardziej samochodem, ale chcę podkreślić tam taką formę pieszej komunikacji między jednym i drugim budynkiem. Oczywiście udrożni się sam ruch tam ulicą Monte Cassino w kierunku ulicy Plebiscytowej. Poprawi to dostępność Centrum Usług Publicznych dla autobusów. Tak jak u nas to jest, myślę, dobrą praktyką, żeby nie powiedzieć, że standardem, zawsze szukamy źródła finansowania i ta inwestycja, mam nadzieję, będzie możliwa dzięki współfinansowaniu ze środków europejskich. Przygotowaliśmy na to projekt. Ten projekt jest teraz w ostatniej fazie oceny. Liczymy na to, że będzie tutaj spore dofinansowanie w granicach 85%. To pozwoli nam zrealizować tę inwestycję. I tak jak pan prezydent powiedział, spodziewamy się rozstrzygnięcia oceny tego projektu na wiosnę. W związku z tym będziemy mogli przygotować przetarg i ruszyć z budową tej inwestycji. Jest ona niezmiernie ważna i tak naprawdę, biorąc pod uwagę całą przestrzeń, którą mamy, jak Państwo popatrzycie, my ją sukcesywnie, konsekwentnie zmieniamy wokół tego układu komunikacyjnego. Naprawdę tam potrzeb, żeby się dostać i swobodnie wydostać z tego terenu, jest bardzo dużo, a to umożliwi nam rondo. Dzisiaj to pół ronda nie pozwala nam swobodnie uruchomić komunikacji publicznej w szczególności, a na tym nam zależy, żeby mieszkańcy ze wszystkich stron miasta mogli swobodnie dojechać i korzystać z usług publicznych, które tam świadczą różne jednostki, nie tylko jednostki miejskie. Dlaczego budowaliśmy to tak etapami? Dlatego, że dokumentację mamy już od pewnego czasu. Natomiast etapowanie tych robót wynikało przede wszystkim z faktu tego, że w tym miejscu zbiegają się drogi różnej kategorii, drogi gminne, drogi wojewódzkie. W związku z tym były różne możliwości pozyskiwania finansowania z różnych programów. Dlatego też w pierwszej kolejności została zbudowana łącznica wzdłuż ulicy Bohaterów Monte Cassino. W następnej kolejności ulica Pileckiego, łącząca ulicę Ozimską, Rejtana i Monte Cassino, a w ostatnim etapie w trakcie budowy CUP-u została ta droga wewnętrzna, przy której w tej chwili zlokalizowane są przystanki autobusowe. Ale z uwagi na to, że potrzeby w dalszym ciągu w tym rejonie zgłaszane zarówno przez mieszkańców, jak i korzystających z tego Centrum Usług Publicznych są duże, jeżeli chodzi o dostępność komunikacyjną. W związku z tym przyszedł czas na ostatni etap, czyli wybudowanie w całości ronda w poziomie zero, łączącego ulicę Kośnego, Bohaterów Monte Cassino, Pileckiego. To jest rondo typu średniego, o średnicy zewnętrznej 56 metrów, wyposażone w ścieżki rowerowe, w drogi dla pieszych i rowerów, w chodniki, w bezpieczne przejście w ciągu ulicy Monte Cassino pod obiektem mostowym. Natomiast bezkolizyjne skrzyżowanie służące do komunikacji wschodu z zachodem będzie się odbywało estakadą. To będą dwa obiekty mostowe, czteroprzęsłowe w konstrukcji żelbetowej, które będą bezkolizyjnie prowadziły ten ruch wschód-zachód. Od strony ulicy Kośnego na estakadzie zostaną również zamontowane ekrany dźwiękochłonne z uwagi na to, żeby chronić tam mieszkańców, którzy mieszkają w ciągu tej ulicy.